To już kolorowe uliczki Kordoby. Starego miasta oczywiście, Kordoby. To już bulwar nadrzeczny. W miastach hiszpańskich, a zwłaszcza na południu w Andaluzji, odbywają się cykliczne, w różnym czasie, w różnych miastach, fiesty. Spotkaliśmy w Kordobie taką fiestę, która trwa od 24 do 30 maja. Z tego co widzę, to jest to duża zabawa z jeszcze większą ilością alkoholu. Thank you.
Hay que estar al loro. Hay que estar al loro porque si canta otra persona más bien, tengo que compartirlo. Bueno, pues nada. Nic nie mówcie. Tak, nie chyba cała młodzież Kordoby przybyła do tego miejsca. Bulwary nad rzeką Guadalquivir. A tam Kordoba. Wartym polecenia jest ten hotelik, który tak wygląda. Bardzo urocze miejsce w wąskich zaułkach. Jedna z głównych uliczek miasta, przy której mieszkamy. Specjalnością Kordoby są wyroby gliniane, pięknie malowane wyroby gliniane oraz elementy ceramiczne na ścianach. Tutaj są jako ozdoby ścienne. Ten okazały wielki budynek najpierw był meczetem w czasach islamskich, a później został zamieniony na katedrę. Katedrę katolicką. Na ścianach katedry wyraźnie widać jeszcze elementy meczetu. W X wieku w milionowej Kordobie było 1600 meczetów, ponad 80 tysięcy sklepów, 300 tysięcy budynków mieszkalnych, 60 tysięcy rezydencji, 900 łaźni publicznych, 30 szkół, 50 szpitali. Kordoba była największym i najwspanialszym, nawet przed Konstantynopolem, miastem świata. Tolerancja religijna kalifów sprzyjała rozwojowi trzech kultur: islamskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. A to już wnętrze tej ogromnej świątyni, najpierw meczetu, a później po zdobyciu miasta przez władców hiszpańskich, katolickich władców hiszpańskich, kościoła. Kościoła katolickiego z ogromną ilością kolumn w środku. Patrząc na to, nigdy bym nie powiedział, nie wiedząc tego najpierw, że jest to świątynia katolicka. Typowo katolickie zdobienia i miejsca kultu znajdują się na obrzeżach zewnętrznych, głównie w tym kościele, w tej katedrze
Zostawiono także mihrab. Miejsce, gdzie muzułmanie modlą się zwróceni w kierunku Mekki. W jednej z dziesiątków bocznych kaplic znalazłem takie przepiękne dzieło sztuki. Miejsce to ma bardzo długą historię, ponad 2000-lecie. Najpierw była to świątynia Junony w czasach rzymskich. Na jej ruinach Wizygoci wybudowali świątynię katolicką. Później, po zdobyciu tego terenu przez Arabów, ci poprosili miejscową ludność chrześcijańską o udostępnienie im połowy świątyni. Świątynię rozdzielono na dwie części murem i tak było aż do wieku VIII. W VIII wieku nastąpiła zmiana historyczna polegająca na tym, że władca muzułmański odkupił od chrześcijan drugą połowę świątyni i rozpoczęto rozbudowę. Doszło do tego, że świątynia liczyła ponad 1200 kolumn. Po zdobyciu Kordoby przez władcę chrześcijańskiego, hiszpańskiego, świątynia w wieku, początku wieku XVI została przebudowana i przemianowana na świątynię katolicką. Wybudowano w jej środku właśnie to, co ogląda w tej chwili, czyli we wnętrzu drugą świątynię katolicką na kształcie krzyża. Pozostawiając z boku kolumny i większość ozdób muzułmańskich, łącznie z mihrabem. Kolumn zostało 860 kilka. Wszędzie w Hiszpanii podoba mi się ten typ organów z tymi trąbami wystającymi do wnętrza. Obecnie dziedziniec pomarańczy, dawniej miejsce, w którym odbywały się oblucje przed wejściem do meczetu. W pobliżu katedry znajduje się pałac władców, najpierw kalifów muzułmańskich, a później władców chrześcijańskich. Alcazar w Kordobie, czyli po prostu zamek w Kordobie. Już w bramie wejściowej wita posąg władcy pod drzewem oliwnym. I oto cały pałac. W środku mały dziedziniec i z prawej strony duży ogród. W ogrodach królewskich są najciekawsze właśnie te kolumnowe cyprysy. A ten oset to prawdziwy gigant. Ten kwiatostan ma około 10 cm.
Kordowa w przeszłości posiadała mury obronne, takie jak ten kawałek, który pozostawiono. Kordowa posiada trzy dzielnice, takie główne w Starym Mieście. Chrześcijańską, żydowską i arabską. To jest uliczka w części żydowskiej, w pobliżu synagogi. Tutaj kierunek wiatru pokazuje anioł, a nie kogut.